Servus! Witaj w 14 odcinku serii Tradycyjna Polska Kuchnia. Dziś zapraszam na zrazy mielone z nadzieniem grzybowym. Zaczynamy! Składniki: łopatka wieprzowa, grzyby, masło, śmietana, bułka tarta, mąka, jajko, cebula, natka pietruszki, koperek oraz sól i pieprz. Przygotowanie rozpoczynam od farszu. Cebulę kroję w kostkę, podobnie ugotowane wcześniej grzyby. Na patelni rozgrzewam masło i podsmażam na złoty kolor cebulę. Dodaję grzyby, sól oraz pieprz i wszystko razem jeszcze przesmażam. Tak przygotowany farsz odstawiam. Do zmielonej łopatki wieprzowej dodaję 4 łyżki bułki tartej oraz 2 jaja. Doprawiam solą, pieprzem. Wyrabiam dokładnie na jednolitą masę. Do chłodnego farszu dodaję jeszcze 1 łyżeczkę bułki tartej, dokładnie mieszam. Z mięsa formuję kulę i kładę ją na deskę. Rozpłaszczam i nakładam farsz. Formuję zrazy długości 7 cm i średnicy 3 cm. Tak przygotowane zrazy obtaczam w mące. Na patelni rozgrzewam tłuszcz i smażę zrazy na rumiany kolor z każdej strony. Gdy są gotowe, przekładam je do garnka. Podlewam pół litra wody i duszę na wolnym ogniu przez 30 minut. Na sam koniec dodaję do sosu mąkę, natkę pietruszki, koperek oraz sól i pieprz do smaku, a także 2 łyżki śmietany. I gotowe. Życzę smacznego i zapraszam do obejrzenia innych odcinków z serii Tradycyjna Polska Kuchnia. Zachęcam także do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam. Krywów gotuję.